Szanowny panie ministrze, panowie ministrowie, panie generale, panowie oficerowie, wielce szanowni państwo. 10 lutego 2010 roku na przystanku tramwajowym na warszawskiej Woli cios w serce spowodował śmierć naszego kolegi, podkomisarza Andrzeja Struja. Ale to był cios w serce nie tylko Andrzeja, to był cios w serce całej polskiej policji. Andrzej nie przetrwał tej interwencji. Oddał to, co najcenniejsze, oddał własne życie, podejmując interwencję, stając do służby, pomimo tego, że nie był w służbie. To był ostatni dzień jego urlopu. Pewnie miał różne plany i na ten dzień. Pewnie miał różne plany, bo za 6 dni mijałoby 15 lat jego służby. Za nieco ponad miesiąc świętowałby swoje kolejne urodziny. Dzisiaj to byłyby już 53. urodziny. Tego wszystkiego nie ma, bo nie ma z nami Andrzeja. Natomiast pamięć o nim w naszym środowisku jest i zawsze będzie niezwykle silna, bo to jest bohater naszej formacji. To jest bohater naszych czasów. Uważam, że to jest bohater Polski. Bo on zgodnie z rotą policyjnego ślubowania oddał to, co najcenniejsze, żeby chronić wartości, które są prawem chronione. Za to należy mu się ogromny szacunek. I staramy się to robić od samego początku, po tych tragicznych zdarzeniach. Przypomnę, że w uroczystościach pogrzebowych wzięły udział najważniejsze osoby w państwie, ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Przypomnę, że zaraz po tym tragicznym zdarzeniu nazwisko Andrzeja Struja zostało umieszczone w księdze pamięci, na tablicy pamięci w Komendzie Głównej Policji obok 121 dzisiaj innych nazwisk funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, którzy oddali swoje życie na służbie. Przypomnę, że w 10. rocznicę odsłoniliśmy tablicę pamiątkową właśnie na tym przystanku, że ten skwer nosi od 2 lat imię właśnie Andrzeja Struja. Ale ogromne znaczenie dla nas, dla policjantów ma ta dzisiejsza decyzja pana ministra Mariusza Kamińskiego, który postanowił ustanowić ten niezwykły medal. Dla nas ludzi w mundurach medale mają znaczenie szczególne. Ale takie przepiękne postawy, o których mówił pan minister, kiedy funkcjonariusze polskiej policji, będąc poza służbą, podejmują interwencje, często z narażeniem własnego zdrowia i życia, to wcale nie są incydentalne w skali roku przypadki. Ja przypomnę, że w poprzednich latach kilkudziesięciu, a nawet kilkuset funkcjonariuszy polskiej policji za takie właśnie dokonania wyróżniał pan minister Mariusz Kamiński. I myślę, że docenienie takich postaw, a także tych, kiedy w służbie ryzykuje się własne życie i zdrowie, ma dla nas funkcjonariuszy policji znaczenie szczególne. Bardzo dziękuję panie ministrze za ustanowienie tego medalu. Jestem przekonany, że to kolejny element budowania etosu i tożsamości polskiej policji i niezwykła wartość dla wszystkich tych policjantów, którzy nie wahają się narażać własnego życia i zdrowia po to, by ratować życie, zdrowie, a także mienie innych.